Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Najpierw chciałbym dziękować wszystkim za takie miłe komentarze i komplementy na moim pierwszym filmiku, w którym pośpiewałem i pograłem trochę na gitarze. To zainspirowało mnie nagrać pełną wersję jednej z tamtych piosenek. I też chciałbym dziękować wszystkim za takie miłe komentarze na tamtym filmiku, w którym gram całą piosenkę. Dziękuję bardzo, to bardzo miło z waszej strony. A w tym filmiku chciałbym mówić trochę o historii tej piosenki, którą grałem w filmiku wczoraj, więc zachęcam wszystkich do oglądania tego filmiku. Też możesz czytać tekst piosenki na moim blogu i tam możesz kliknąć na słowo i wyświetla się tłumaczenie po polsku. Dobrze. Nazwa tej piosenki jest Matter of Time. Po polsku to by było kwestia czasu. Napisałem tę piosenkę latem 2004 roku. To już jest dość dawno temu, ale wydaje mi się, że to było jak wczoraj. Chociaż moje życie jest teraz zupełnie inne. Bo wtedy byłem w głębokiej depresji i piłem bardzo dużo alkoholu. Też byłem bardzo samotny, nie miałem dziewczyny od długiego czasu, ale to jest całkiem rozumiałe, bo cały czas byłem pijany. W tamtych czasach robiłem przykre rzeczy, które naprawdę żałuję. I ta piosenka jest o frustracji z moim życiem i z osobą, którą zostałem. Ale to jest optymistyczna piosenka, bo w tym obiecam samemu sobie, że nie zawsze będę taki. Pierwsza linia piosenki jest I won't always be a drunk. To znaczy nie będę zawsze pijakiem. I to wszystko okazało się, że tak. Już nie mam żadnych tych problemów. W ogóle nie piję alkoholu teraz i mam wspaniałą żonę. Ale ta piosenka nadal ma wielkie znaczenie dla mnie. Grałem tę piosenkę tylko raz na koncercie. To było 2 stycznia 2005 roku i to jest bardzo zła data na koncert, bo 1 grudnia wszyscy imprezują i potem też trochę imprezują 1 stycznia i trochę odpoczynają i też tego roku, 2 stycznia to była niedziela, więc w niedzielę tylko dzień po nowym roku, ale wybraliśmy tę datę, bo Maggie Davis, dziewczyna, z którą grałem w przeszłości, na końcu lat 90. graliśmy razem w kilku zespołach, kiedy byliśmy jeszcze w gimnazjum i trochę po gimnazjum, przynajmniej dla mnie po gimnazjum, bo Maggie jest o 2 lata młodszy ode mnie. Wydaje mi się, że razem graliśmy do 2002 roku i potem ona przeprowadziła się do nowego miasta, w nowym stanie kiedy ona wróciła do Milwaukee, tego roku ona na święta była w Milwaukee i tylko może 2 lub 3 tygodnie i bardzo chciałem zorganizować koncert, bo dawno nie graliśmy razem i nawet dawno nie widzieliśmy się, więc ta data była wolna, we wszystkich lokalach było niczego tego dnia. Jeszcze mam ulotki reklamujące to wydarzenia na pamiątkę. January 2nd to 2 stycznia, Linemans River West End to jest bar, David Snopek to ja, Maggie Davis, o którym już wspominałem, ona śpiewa i też gra na skrzypce, Anna Brink to piosenkarka, która gra głównie na pianinie, ale też śpiewa, gra na różnych innych instrumentach, na akordeonie, na gitarze trochę, i też Emily Forrest, która też jest piosenkarką, śpiewa i gra na gitarze. Teraz ona mieszka w Nowym Jorku i wydaje mi się, że ona nadal... wszyscy oprócz mnie jeszcze są aktywni, aktywnymi muzykami. Koncert wyglądał tak, że na samym początku ja grałem z Anną tylko 3 piosenki, jedną z moich, jedną z jej i jeden cover. Potem ja grałem razem z perkusistą i to właśnie z jego powodu, że... nie powiedziałem. To był najlepszy koncert w moim życiu. I z powodu, że grałem z tym perkusistą. On grał tak dynamicznie i naprawdę słuchał i komunikował się ze mną, jak graliśmy. I nigdy przedtem, nigdy potem grałem z takim dobrym perkusistą i z tego powodu moje piosenki brzmiały najlepiej, jak najlepiej. I to wielka szkoda, że on nie jest na ulotce. Wszyscy nazywali go Honky, ale jego prawdziwe nazwisko było Charles Moore. Nie wyjaśnię, co znaczy honky po angielsku, to brzydkie słowo. Nie mówcie, proszę, nie mówcie tego słowa po angielsku. Ale wtedy grałem razem z Honkim godzinę i potem dołączył do nas Maggie i graliśmy jeszcze godzinę. Potem Anna razem z Emily grały, wydaje mi się, że tylko godzinę. Oficjalnie ten koncert był nasz koncert. To znaczy ja razem z Maggie, z Honkim, to dlatego graliśmy tak długo, ale osobiście nie lubię grać ostatni. Więc jak ja zorganizowałem koncert, zdecydowałem, że gramy jako pierwsi. Obiecam, że w następnych filmikach wracamy do normalnych tematów, to znaczy temat Polski, Stanów Zjednoczonych, różnic między nimi, nauki języków obcych. W następnym tygodniu planuję zrobić filmik na temat Dnia Dziękczynienia, bo będzie Dzień Dziękczynienia za tydzień. Też chciałbym zrobić filmik domu moich rodziców i okolic. Wtedy możecie zobaczyć, jak wygląda normalny amerykański dom i dzielnica. Też chciałbym robić filmik na temat komunikacji miejskiej w moim mieście i w przyszłości chciałbym kiedyś śpiewać piosenkę po polsku. Jestem otwarty na sugestie. Proszę, piszcie w komentarzu, co chcecie słuchać ode mnie. To wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.